dniu dzisiejszym podpisano umowę z inspektorem nadzoru, którego zadaniem będzie nadzór nad inwestycją, której wartość dochodzi do 20 milionów złotych. Kwota dofinansowania to jest prawie 18 milionów złotych, a tą inwestycją jest kompleksowa modernizacja budynku w Ostrowie Lubelskim. Nazwa tego zadania to jest Zielony Ostrów Lubelski. Po uprzednim podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą, dzisiaj nastąpił kolejny krok i podpisaliśmy umowę na nadzór inwestorski takiego przedsięwzięcia, jakim jest Zielony Ostrów. Jest to termomodernizacja obiektów w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, wymiana stolarki okiennej. Będzie również zmiana ogrzewania na ogrzewanie pompami ciepła przy zastosowaniu fotowoltaiki. Jest to zadanie, które w dużym stopniu pozwoli na zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych, jak również klasyczna walka ze smogiem.